Tym razem lecimy. Na pleś, na banżyki. Tak jest. Na jeden auto czy dwa? A. Dobra. No to jedziemy na panczyki i zobaczymy jak tam te bazy. Wow. Wow, będziesz żył? Żyjesz. Ty. A to my źle jedziemy, nie, dobrze. Ile masz kondycji na aucie? 55. Słuchaj, byłem, nie ma nic. Na razie. Tak cię dorwę. Jak pojedziesz na turbo. Chociaż w sumie nie musisz. Ale ja kontruję przy zakrętach, nadrabiam. A ten już na prostej. Nie ma letka. Ale ja nie klikłem jeszcze turbo. Pierwszy wyjechałem z miasta. O, gdzieś tam wjechał. Jadę zobaczyć tą od lewej. Muszę się przekimać, bo mam tajeret. Czekaj, bo widzę ammo, a przydałyby się fertki. Ty zombie stojący, ciekawe czy baza nie jest aktywna. Nie wiem, ja zobaczę na tą po lewej tutaj. Ło, wykiprowałem samochód. No obracaj się. Nie, to wszystko przeszukane, rozwalone. Zrajdowana baza. Ale tak z ciekawości luknę. Nie ma nic. A ja już tu byłem chyba kiedyś, nie. Nie, tu wszystko już wybrane do cna. He, 12 kornów ktoś zostawił. A, tu jest przezielony shelter. Tutaj coś będzie, Rafał. Czemu? O. A nie. Nie było hasła wpisanego na bramie chyba. Chociaż nie, bo ja ją zamknąłem teraz. Dobra, ta baza jest zrajdowana. Idziemy dalej. Ty tam te po prawej patrzysz, tak? Ja na razie fertki ogarniam. Są jakieś? No w ogóle. Nie, na razie nie. Dobra, mam jeden. Na razie patrzę tutaj po lewej stronie, czy coś jeszcze gdzieś jest. Sikiery zada. Pick up. Ty, tyle baz tutaj było ostatnio, już nie ma nic? Coś rajduje wszystko. No. A biorę tego pick-upa. Kondycji ma więcej. No ale kto? Gdzie te bazy są? Ja tą bazę na wodzie muszę zrajdować. Dzisiaj nie, ale jutro. Rajdujemy jutro, no co? No jasne. Tylko cukrów nie mamy, no. Będzie trzeba rozsądnie rajdować. Ta, myj rozsądnie. Dobre. Chyba widzę fertka. A jakże? No ja mam 3 fertki. Na razie jeden. Gdzie to znaleźć fertka? Co? Gdzie ty tam znalazłeś fertkę? Skrzynki rozwalam. A kurde.
Nie znasz starego sztumskiego numeru? Dobra, jadę te bazy teraz z tej strony sprawdzić. Tam chyba dwie były, nie? No jedna jest cała. No właśnie, i to oni rajdują na 99%. Chcę ją oblukać. Offroader, patrz, ja to twój chyba. Tak, 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 ja go zostawiłem, bo wziąłem pick-up. Tu jest ta jedna tylko, przede mną, tak? No i cała jest. Naprawiona? No. Z dwa dni nie. No, dokładnie, z dwa dni nie. Może ją by zrajdować? Za mało na razie mamy. I tu na górze byliśmy w tej, nie? I ona jest też już siadnięta. Kurczę, czemu nie widzę uszkodzeń? Dobra, są. Pick-up mi uciekł. Na co jestem koło niej, nie? To ledwo co? Zaraz zobaczę. To muszę dorwać swojego pick-upa, bo mi gdzieś uciekł. Dobra, mam go. Jakbyśmy chcieli tu rajdować, to musimy mieć więcej osób, wiesz? No, 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 wiem. No, ona za niedługo siedzi. Ty, ale tu nie ma bramy. Gdzie ona ma wjazd? Ty, gdzie ona ma wjazd? Z drugiej strony. No nie ma z drugiej strony, Rafale. No tak to wymyślili, ty patrz. Gdzieś tu się bokiem wchodzi. Oni rozwalają chyba ten. Nie rozwalają, na samochód. I brama. Okay. Podskakuj i spróbuj, może jakaś bez hasła jest. Ja z tej strony sprawdzam. Tu też coś jest. O, tędy chyba wchodzą. Rafał, wydaje mi się, że tędy wchodzą. Ale z tyłu stoi chyba ten. Alter. Ty no. Tu jest shelter. 99% tam wchodzą. Co jest? Close door? Czekaj, czekaj, czekaj. Coś mi się tutaj nie podoba. Jakąś bramę, kurczę, zamknąłem. Otworzyłem, znaczy się. No. W środku. Rafał, chodź tutaj. Dasz radę ją otworzyć tą tutaj? Kto strzelił? To ja. Sorki. Dasz radę tą tutaj otworzyć tą? Ona jest otwarta. No właśnie, da radę ją zamknąć? Nie. Czekaj. Tu na pewno nie, od tej strony. Ja ci mówię, oni od tamtej strony wchodzą, Rafał. Od której? Tam co ci pokazywałem. Nie, niemożliwe. Możliwe. Zobacz przez szczelinę między dekiem a bramą. Czekaj. To i shelter. Tam pick-up jest, ty go zostawiłeś? Tak. No nie wydaje mi się, Rafał, że... No tam!
Oni... Nie, nie, to nie tutaj, nie tutaj. Tutaj sprawdzam jeszcze. Też jest shelter. Tutaj, na 99% tutaj. Nie, ale zobacz, że ten jest brama, shelter i zobacz, że drzwi. Musisz przez szczelinę zobaczyć, tak jak ja stoję, to widać to. No. Tu się otwiera brama i tu wchodzą. No ale z tyłu bramy jest shelter, to nie mogą, jak dalej pójdą? To nie wiem. Jakoś muszą wchodzić, wychodzić, nie? Nie wlatujące. No mi się wydaje, że po prostu zamknęli tą bramę na stałe teraz i tyle. Bazę, znaczy. Bramy pierdolę. No może. Nie wiem, idziemy jeszcze gdzieś zobaczyć? Na kopalnię, na Rosyga? No, w sumie. Dawno tam nie byłem. Tam nie byliśmy, no. Można walnąć albo tą, albo tą koło nas na Antidonie. Pick-upa to ja wezmę, bo moje auto już się pali. Ja wachy nie mam teraz. O, twoje się pali. Ja bierz na mniej niż 10, to wyskakuj. Ile ma kondycji pick-up? To. Nawet przez pole jedziemy, może znajdziemy jakąś bazę. Czekaj, bo jak kłada jeszcze widzę. Bez wahy. Gdzie przez pola pojechałeś? Aha, dobra. Ja, czy nie ma gdzieś bazy pomiędzy Zimsem a szpitalem? W lesie gdzieś w górach. Nie wiem. Tam ostatnio mnie koleś tam załatwił. Tak? No. To można potem jechać zobaczyć. Gdzie będą bazy jeszcze na tym, na wojskowej, nie? Na militarce. Na militarce są? Nie ma chyba. Ja nie wiem, ja nie byłem dawno na militarce. W sumie po tym wipe to ja byłem tylko raz na militarce, po plecaki i to wszystko. Panią Sarnę potrąciłeś. No niestety. Złamałeś jej nogę. Powyżej. Nie lubię gnębić zwierząt, ale jakoś tak łatwo poszło. O ty. No ci nie trafiłem, stary. Obok przejechałem. Jak nie trafiłeś? A pamiętasz, jak mieliśmy bazę gdzieś tutaj, kurczę, na W? O kurde, zobacz, co się stało. Czekaj, jadę. Bo wziąłem z pick-upa wahę. Co się stało? Nie, czy ty będziesz to widział. Aha. Jemy w dziurę wpadł. No ale jedziesz, tylko nie skręcisz w lewo, dopiero jak do końca dojedziesz do tego mostu. O, skręcił. Co na turbo jedziesz? Ja jadę bez. Mam paliwa, to mogę jechać. Ja mam beczkę zapasową jeszcze, a ty nie. No jak nie? Masz? No ba. Na toksiku może coś znajdziemy. Brygadą RR miałeś tutaj niedaleko ten bazę, nie? Tak. A ja już naprawdę w różnych miejscach miałem bazy. Ty, idziemy na tego dziada zobaczyć? Policyjka. Jakiego dziada? Tego zombiaka? No. Czemu nie? Tak go nie zabijemy, ale... Nie, da się go podobno zabić. Z
tego co widziałem, jak go wyciągniesz na asfalt. Spróbujemy. Mysza, uda mi się czy nie? Czekaj, bo ktoś tu chyba jest, bo offroader tu stoi. I to tak dość dziwnie. Ty, rozwaliłem skrzynki i trzy cukry, stary. Pick-up tu stoi. Rafał, czekaj, tu trzeba mieć teraz czujność. Nie wiem, gdzie ty jesteś nawet. A tam? No, jestem przy tym łośku już. W pick-upie nie ma wachy. Ty, ale tego zębiaka tutaj nie ma. On w różnych miejscach jest, bo wiem, że on też się pojawia na tym. Na... Jak się nazywa? Na... Przy pleśni. Nie przy pleśni, tylko przy Ranchito. No, tego nie ma, ale pisze, patrz, szaleńcza horda po prawej na górze. Lepiej rozejrzymy się, może gdzieś... No, nie ma go tu. Tym razem. Nie ma, nie ma. Na militarkę jedziemy zacząć? No. Musimy sobie jakiś cel upatrzeć, nie? Która tam godzina? O kurde, wpół do czwartej już. No, teraz to już mnie na pewno nie wyprzedzisz, nawet na turbo. No. Nie ma takiej opcji. Wiu, wiu, wiu. Dobra, muszę wziąć lekarstwa, bo wariuję. Za dużo grasz z Rutkiem. Nie, prawie w ogóle z nim nie gram, na szczęście. I dlatego nie wariuję. Pozdrawiam, Rutek. Mogę mu ten kask już wziąć, ale dobra. Policyjka, Rafał, chcesz policyjkę? No, bo ten złom to ledwo co jedzie. To wejse tu masz. Ty, że zmienił auto, co? Ale masz tam policyjkę jeszcze dobrą. Ja bym chujowo nie jeździł przecież. Wiadomo, że ja muszę mieć lepszą, no co ty opie? Ja se znalazłem? Co, ścigamy się? Kto się... To to było! O, co zrobił? Stary... Ile masz beczek z paliwem dodatkowych? Jedną, dwie. A ja mam trzy, no to możemy się ścigać. Żartowałem, jedną mam, kurczę. Jedziemy na tą bazę zobaczyć, nie? No jedziemy, jedziemy. Może tam coś będzie jeszcze. No tam cukru chyba nie ma. Żum. Klaudia! Co ty tam mówisz? Ale kaskader. Dobra. O, kurwa, myślę, że ty za mną jesteś. No co ty? Jestem Speedy Gonzales. Żadnej prędkości się nie boję. Speed 3, niebezpieczna ekipa. Tu jest jakaś baza, Rafał. Ale tylko dek. Jakoś tak dziwnie obwalony. Może tylko taka do lutowania.
No chyba tak. Ona też już jest na zejściu. Ale nie ma nic w środku, nie? Żadnego tego nie shootera. Wiem. No chyba nie ma. A, pusto. Dziwne. Ktoś zaczął budować i nie skończył. Tam jest jeszcze jedna przy szpitalu. A nie, to już jest chyba siadnięte. Ty, co my będziemy rajdować? No, to na Ranchito chyba najbliżej, najlepiej. No chyba, że będzie więcej osób, to Banjiki jeszcze. No i ta na Banjika została. Ty, to by można na... było wejść na tą. Na Cranberry jeszcze jest jedna. Taka też uszkodzona mocno, ale nie wiem, czy warto. Teleskopim znaleźliśmy. Tak? Ty, tu można wpakować się, tutaj coś może być. Ale czy wiele? Takie to wszystko teraz, takie... Ty, tam jest jeszcze jedna w lesie, Rafał. Dobra, no zobaczymy, co tam będzie. Zobaczymy! Jestem bardzo ciekaw. I to potwierdza tylko regułę, Rafał. Trzeba hasła trzy razy wpisywać i jeszcze prosić kumpla, żeby sprawdził, czy to hasło jest wpisane, nie? No stary, jak mi kopii zaczął otwierać bramy u mnie w bazie. A to ty mi otworzyłeś trzy. Pamiętasz, na 12 bram trzy otworzyłeś. Nie dość, że się nie da wpisać hasła ogólnie, nie? Trzeba się wylogowywać. Jak wpiszesz raz, to jeszcze nie działa ty. No, lipa, lipa. Dobra, otwórz tą pierwszą tutaj. Poczekaj, poczekaj. I teraz otwórz tam, którą... O kurwa, zaklinowałem się. Nie żartuj. No ale dobra, odpinowałem się. Ty, nie wysiądę w nie wysiądę. Kurwa, muszę strzelać. No. Dobra, zamknięte. Aha, ale tutaj nie wejdziemy, wejdziemy. Ty dawaj to auto tutaj, bro. Kurde. No dobra. Bo jak tam będziemy wysadzać, to one wybuchnie nam. A zresztą te trzeba wyprowadzić jeszcze. No. W samochodzie jest 21 oli. No ja tylko podskoczę. Jedno auto wyprowadziłem, drugie to tam cholera z nim. Są trzy. Kurczę, nie mogę wyskoczyć. Kurczę, co ja chciałem zrobić? Stary, nie do tyłu. Czekaj. Na szybcie przeskoczę chyba. Rafał, czekaj, czekaj chwilę, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Ja tutaj wyrzucę te, które mam na sobie. Rafał, chodź, zrzuć tutaj trochę. I potem autami wyjedziemy. To 50 i 1? Nie, za dużo 50 chyba, co? Nie, czekaj, ile masz na sobie tych biopaliwa? 30. 30? Równe. No to wyrzuć wszystko. Bo mamy tylko jednego Aida i granaty jak coś, nie? 30, 40, 50. No i tam jest 7 w samochodzie. Widziałeś u budynku, jak on szybko wyrzuca etanol? No, widziałem. Kurde, ten to ma pułapska. Szybko. Zombie. Okej. Okay. Dobra. Możesz wyjeżdżać śmiało. A czekaj, czekaj, tylko ja wskoczę po następny, Rafał, chodź. A, kurde. Dobra. Ile ma kondycji na samochód? 45. Stój. Wejdziesz? Dobra. Tym co wejdziesz, podjedź. O, jeszcze jedno auto. Czekaj, to ja wezmę policyjkę jeszcze. Nie, nie, no, wchodź teraz. I tą policyjkę teraz tak podstaw. To postawiłeś minę? Bym od razu odpalił. Nie, postaw policyjkę tak na dole.
Tak, teraz był jeep, no. Ja se wskoczę. I ty se wskocz. Postawiłeś wszystko, tak? Tak, 30 równy. Dobra. Oj, może być kłopot. Ty miny nie postawię. Nie żartuj. No nie żartuję. Haha, trzeba granatami rzucać. Masz granaty? No dobrze, że wziąłem. Dobra, rzucaj. Czekaj, ja uciekam. Czekaj, bo tu coś zielonego mi zaświeciło. Przewidziałem to. Znaczy nie przewidziałem tego, ale... Tak sobie pomyślałem, że granaty wezmę. Ty, no ale ja będę musiał stąd rzucać. Dobra, rzucam stąd. Kliniesz. Może nie. Dobra, Rafał, odsuwaj się. Spieprzam. Granat rzucony. Jak tam? Jesteśmy? Tylko piec. Co ty gadasz? Ja pierdolę, pusto. Jak pusto, dwie skrzynki? O, kurwa, nie zauważyłem tego. Stary. Same gówna. No ja mam łomy. To bierz. To nie ma nic takiego. Kurczę, no. Choroba. Ghillie suity. 95 skrapa. Tu nie ma nic. A w tym drugim? Masz łomy, Rafał, jeszcze. Nie wiem. 16 butelek. Kevlary. Jest militarny plecak. No, chociaż dla tego plecaka się opłaciło. Nie ma nic. Ale mam militarkę. No sądziłem, że będzie coś więcej. Muszę strzelić, Rafał. Oko. Wilka tu miałem. Etanol do samochodu. Aha, butelki jeszcze. Niewiele. No, a czekajesz, że amu nie miał, nie? No. Chyba, że tutaj jeszcze coś gdzieś jest. Rafał, tu jest ten... coś za shelterem tu jest. Znaczy, za bramą shelter jest. Kurczę. No. I tu chyba też. Tu też. Są dwa sheltery jeszcze schowane podwójnie. Czekaj, zobacz od zewnątrz, może drzwi są na zewnątrz. Zobacz. Nie, tu nic nie ma. Te fajne spodnie jedynie, Kevlara, co mogę wziąć, przyda się. Nie ma nic. Nie wiem. Też nie wiem. Drzwi nie widać.
To walimy te jeszcze dwa? No czym, jak mamy 7 tylko tego? No ale w bazie mamy jeszcze, więc... Aha, no tak. Tylko czy jest sens? To mi się wydaje, że nie za bardzo. Nie wiem, czy jest sens, Rafał. Co robimy? Kurwa, nie wiem. Szkoda mi tego trochę tnolu. No szkoda, bo to są prawie pełne bramy, nie? Zobaczymy, może to siądzie. Zamkniemy za sobą wszystko. I najwyżej tu przyjedziemy za 2 dni, nie? Do którego samochodu wszystko wkładłeś? Do policyki u góry. To czekaj, ja tego postawię koło jeepa i granata im poślę. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Muszę wyrzucić młotek. Dobra, pojechałeś już? No, stoję koło szpitala. Tu jest samochody, nie wybuchły, co jest? Coś źle rzuciłem? Dobra, wybuchły. No, coś zawsze do przodu, Rafał, nie? No, ale pozbyliśmy się trochę... Tętu. Tak. No, to jeszcze 2 sheltery są, także... Gdzie 2 sheltery? No, no, no. No, zobaczymy, może to siądzie za 2 dni. Wrócimy tu jeszcze.